nastroje pewnie wspaniałe. Zresztą widzę tu obok ciebie polskiego José Mourinho, czyli trenera Czesława Michniewicza, a zatem błyskawicznie oddaję wam głos. Dziękujemy ślicznie, Maćku. Rzeczywiście trener Czesław Michniewicz ze mną. Tak naprawdę jest dopiero od minuty, ponieważ przed chwilą odbierał telefon od prezesa Dariusza Mioduskiego. W takim razie, trenerze, prezes zadowolony? Tak, zadowolony. Pan prezes jest w Turcji. Jutro będzie miał okazję uczestniczyć w losowaniu grupy Ligi Europy. Taki był cel. Oczywiście cel najważniejszy było Liga Mistrzów, ale byliśmy realistami, że Liga Mistrzów będzie bardzo trudno do osiągnięcia. Chociaż byliśmy blisko. Dzisiaj jesteśmy w Lidze Europy. O tym marzyliśmy i to się stało. Panie trenerze, w takim razie nie będziemy rozmawiać o wyniku. Wynik, wiadomo, dał ten wymarzony awans. Ale chciałbym spytać o grę. Jak trener ocenia dyspozycję Legii dzisiaj? Ja myślę, że każdy mecz ma swoje różne fazy i zaczęło się dla nas i dobrze i źle. Dobrze, bo zaczęliśmy bardzo dobrze wysokim pressingiem grać, atakować zespół rywala, odzyskiwaliśmy piłkę wysoko od naszej bramki. Z tego się tworzyła taka przewaga psychiczna, że gramy u siebie, kibice nieśli nas fantastyczny doping. I w trzeciej minucie przeciwnik otrzymał czerwoną kartkę, ale też zaczęły się nasze problemy. André był bardzo brzydko sfaulowany przez przeciwnika i czerwona kartka to było najmniejsza kara. André po meczu pokazywał mi to zdarzenie i mówił, że to powinna być czerwona kartka i areszt na 3 miesiące. To taki faul. Rzeczywiście brzydko to wyglądało. I Slavia się cofnęła. My atakowaliśmy w ataku pozycyjnym. Stwarzaliśmy sobie okazję i nie zdobyliśmy bramki. No i pechowo dla nas w 45 minucie straciliśmy bramkę i w przerwie musieliśmy jak gdyby wrócić do tego, co chcieliśmy grać od pierwszej minuty. Na szczęście się udało. Panie trenerze, chcę spytać o Tomasa Pekharta. On nie grał w pierwszym składzie, a mam poczucie, że to jest zawodnik, który pomimo tego, że nie strzelił bramki, to jednak wprowadził w szeregi Legii duże ożywienie. To jest piłkarz wyjątkowy dla nas. Piłkarz Król Strzelców, który nam bardzo pomógł w zdobyciu Mistrzostwa Polski. Jego jak gdyby tutaj historia obecnego sezonu jest taka, że przyjechał w trakcie już meczu, przyjechał po meczach z Bodo i nadganiał, jak gdyby nadrabiał ten stracony czas. No, na drugi mecz z Bodo przyjechał. I wiemy, że to nie jest łatwe, gdy wszyscy już inni wcześniej trenowali. On jest Królem Strzelców, on jest dla nas bardzo ważny. Przed nami jeszcze wiele, wiele spotkań i wiem, że on zawsze pomoże drużynie i na jego bramki bardzo liczymy. Być może to zbyt odważna teza, ale nie byłoby Legii w fazie grupowej Ligi Europy, gdyby nie Artur Boruc, który dziś też wybronił dwie sytuacje stuprocentowe, w każdym razie sam na sam. Tak, Artur jest wyjątkowy, jest fantastyczny i na boisku, i poza. Ja od pierwszego dnia tutaj pobytu, niedługo będzie być może rok we wrześniu, jak tutaj jestem. I od pierwszego dnia zawsze czuję wsparcie Artura i na boisku, i poza boiskiem. Może być przykładem dla wielu zawodników. Wspaniała kariera, ale też fantastyczne zachowanie, profesjonalne podejście i to się udziela, a przy tym fantastyczna forma. I tutaj dzisiaj nikt nie mówi, ile Artur ma lat, bo często po jakimś słabszym meczu zawodnikom się wypomina wiek. Dzisiaj nikt nie mówi o Arturze. Większość się zastanawia, czy jeszcze będzie bronił w przyszłym sezonie. Panie trenerze, w takim razie po co my jesteśmy w tej Lidze Europy? Żeby zarobić, żeby sprzedać dobrze piłkarzy? Po co Legia awansowała? Jaki trener sobie upatrzył cel? Ja myślę, że jesteśmy na takim etapie jako klub, jako drużyna. Długo Legii nie było w grupie Ligi Europy, Ligi Mistrzów. Teraz jest Conference League, którą już mamy od kilku tygodni zagwarantowaną. Legia musi budować swoją markę, zdobywać doświadczenie, tak jak dzisiaj Slavia, która grała w dziesiątkę, ale nie było widać paniki w tej drużynie. Oni wiedzieli, że będą mieli swoją sytuację, mieli jedną, mieli drugą sytuację, wykorzystali. I tak samo Legia. Myślę, że te 8 meczów, które rozegraliśmy dotychczas, plus te 6, które zostały nam jeszcze do rozegrania, wzniosą tą drużynę na wyższy poziom. Z jednej strony mamy też odpowiedź, jak się gra w Europie, bo Slavia nam pokazała, Dynamo Zagrzeb nam pokazała, nawet Bodo czy zespół z Estonii pokazał, czego wymaga Europa, żeby w tej Europie zaistnieć. I myślę, że dla nas wszystkich, dla mnie jako trenera, dla mojego sztabu, dla piłkarzy, przede wszystkim dla klubu, kibiców, to jest też taka odpowiedź, gdzie jesteśmy i co trzeba zrobić, żeby być w innym miejscu dzisiaj, za rok niż dzisiaj. Powiedział trener, że niedługo wybije trenerowi rok na Łazienkowskiej. Czy... A to jeszcze miesiąc, piłce to wieczność. A właśnie, z tych około 330 dni, czy ten był najpiękniejszy? Ten po meczu, mogę powiedzieć, taki był wyjątkowy. Przychodziłem tutaj, oczekiwania były takie, że przez tydzień uda mi się jako trenerowi awansować do Ligi Europy, w to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Wtedy się nie udało, tego czasu było niewiele. Początek był bardzo trudny dla mnie jako trenera. Wiadomo, wiele rzeczy się na to złożyło, ale na pewno najwięcej się złożyło na to, że przegraliśmy 0-3, przegraliśmy z Kretesem, z Karabachem i tutaj nie było w ogóle o czym dyskutować. Karabach był lepszym zespołem. Dzisiaj po roku wygrywamy zespołem, który był w 1/8.
ósmej w ćwierćfinale Ligi Europy, świetnie radził sobie w Lidze Mistrzów, podobnie walczyliśmy z ćwierćfinalistą Ligi Europy z Dynamem Zagrzeb, jak równy z równym. Myślę, że rozwinęliśmy się przez ten czas, dużo się zmieniło w Legii, ja się zmieniłem jako trener, nauczyłem się Legii, bo wiem, że każde słowo w Legii wypowiedziane ma inną wagę niż w innych klubach. Legia jest klubem medialnym, ja doskonale o tym wiedziałem, ale nie myślałem, że tak jak kiedyś wspominał Jacek Magiera, że w Legii zawsze jest do rozwiązania jakiś problem. Najmniejszym problemem są mecze. Wszystkie problemy wokół boiska trzeba codziennie rozwiązywać. Ale uczę się tego, myślę, że trafiłem też na wspaniałą grupę zawodników, trafiłem też na ludzi wokół mnie, którzy są w klubie, którzy na co dzień nam pomagają i to jest wspólny nasz sukces. Ja nie mówię, że to jest jakieś wielkie osiągnięcie sportowe, bo jesteśmy wśród drużyn, które są w Lidze Europy, chyba 32 zespoły, tak? Ale to już jest początek czegoś. Mam nadzieję, czegoś fajnego, że za rok o tej porze, jak usiądziemy, czy staniemy sobie tutaj, to będziemy już rozmawiać o jeszcze wyższym, o jeszcze grupie Lidze Mistrzów. Panie trenerze, ja w takim razie tylko większych problemów, tych boiskowych, życzę przede wszystkim sprawnego rozwiązania tych 6 spotkań, które czekają w Lidze Europy w fazie grupowej. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo. A my wracamy do studia. Makir, congratulations. Do you feel as a godfather of this promotion Legia to Europa League? Czy czujesz się ojcem chrzestnym tego awansu? Thank you so much, but actually no, because nie, nie czuję się. Football is a team game, you know, and piłka nożna to przecież gra zespołowa. Oh, you see, lucky. Yeah. It's for lucky. Yeah. Widzisz, no, to było szczęśliwe. Football is a team game and I'm happy that we qualify to Europa League. Zagraliśmy zespołowo i cieszymy się z tego awansu do Ligi Europy. Let's say if everybody will not support each other, I cannot score this goal. Jeśli so wszyscy byśmy się razem nie wspierali, to nie strzeliłbym tych dwóch goli. For all fans, congratulations again. It was a long time from the start of the qualifications to the Champions League to today's game to the final. Minęło długo od początku tych kwalifikacji najpierw do Ligi Mistrzów, a teraz Ligi Europy. Do you prefer to play against the tough rivals or czy przywykliście do gry z trudniejszymi rywalami? No, of course. No, of course. I wish strong teams to see strong teams because tak, chcemy grać z jak najlepszymi rywalami. We will take more experience from this and zbieramy dużo doświadczenia. Yeah, but actually I never think about this like who ale nigdy nie myślę o tym w takich kategoriach, z kim będziemy grać. Doesn't matter who will come, we are Legia. To nie ma znaczenia. We will fight until the end. I asked you before, you played in the Champions League and Europa League, yeah. That's why you wcześniej know rozmawialiśmy o tym, że grałeś już w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Tak. I cannot explain this feeling, you know, you need to nie mogę tego wyjaśnić, tego co teraz czuję. You see now I cannot even speak normal to you because I am so nawet happy. Nie potrafię teraz normalnie so do ciebie mówić. You know, this game was so emotional. To było bardzo emocjonujące spotkanie. Team, every year I play in Europa League, in Champions League. But grałem już w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, ale to jest coś specjalnego, wyjątkowego. We have chance and we use this chance. Mamy szansę i wykorzystaliśmy ją. Thank you very much for today's game and congratulations. Thank you. Gratulacje. Pytałem twoich kolegów, jakie dzisiaj towarzyszyły wam uczucia, bo ta pierwsza połowa wcale nie była taka łatwa, mimo że graliście z przewagą jednego zawodnika. Z drugiej strony był ten ogłuszający, wręcz momentami nieprawdopodobny doping kibiców przy Łazienkowskiej. No na pewno przez cały mecz czuliśmy wsparcie kibiców i trzeba podziękować za to, że do ostatniej minuty byli z nami i nam dopingowali. No w pierwszej połowie no niepotrzebnie straciliśmy tą bramkę do szatni, bo ona mogła trochę wprowadzić zakłopotania w nasze szeregi, ale powiedzieliśmy sobie kilka słów szatni, jak mamy wyjść na drugą połowę, że jest jeszcze dużo czasu do odrobienia wyniku. Zrobiliśmy to, wygraliśmy w 90 minutach i dzisiaj się cieszymy. A uchylisz nam trochę rąbka tajemnicy, to trener Michniewicz więcej mówił w przerwie, czy trener wrzucił taką małą bombę, zostawił was z tym i sami sobie wyjaśnialiście, co trzeba zrobić po przerwie? Na początku trener zawsze kilka minut potrzebuje dla siebie, żeby nie wiem, zobaczyć jakieś akcje wideo, na przykład szybko w przerwie. My wtedy mieliśmy czas, żeby sobie powiedzieć kilka słów. Później trener powiedział takie słowa, które jak było widać w drugiej połowie, pomogły nam zdobyć korzystny wynik. Były takie głosy w przerwie, że w trzeciej minucie, kiedy zawodnik Slavii dostał czerwoną kartkę, to tak naprawdę szanse się wyrównały. Powiedz mi, bo wy sobie nie radziliście z tą grą 11-10 w pierwszej połowie. Takie wszyscy tutaj mieliśmy razem z dziennikarzami z Czech wrażenia, że
że to was trochę zaskoczyło. Czy faktycznie było tak, że... Zresztą Kazio Węgrzyn też powiedział, czasem coś cię zaskakuje w komentarzu i nie wiesz, co z tym zrobić. No nie wiem, czy to tak nazwać, że nas zaskoczyło. Na pewno chcieliśmy próbować kreować jakieś sytuacje z przodu. Nie było ich za dużo w pierwszej połowie. Chcieliśmy próbować piłek za linię obrony. Niektóre się udawały, niektóre nie. Czasami były spalone, więc wyciągnęliśmy wnioski w przerwie i ta gra się zmieniła. Fajnie, że ze stałego fragmentu strzeliliśmy bramkę, bo dużo trenujemy nad tym aspektem, gdzie ostatnio nie strzeliliśmy bramkę z tego fragmentu gry, więc jesteśmy zadowoleni, cieszymy się z tego, że wracamy do Europy, szczególnie do Ligi Euro. Wszyscy są dzisiaj tutaj przy Łazienkowskiej zadowoleni, w Warszawie są zadowoleni, myślę, że duża część piłkarskiej Polski. To jeszcze, Mateusz, jedno pytanie, bo dzisiaj przy wyniku 0-0, później 0-1 był jeden człowiek, który też tą Legię jeszcze w rywalizacji o fazę grupową Ligi Europy trzymał. To był Artur Boruc. Jak ty dzisiaj oceniasz grę Artura Boruca? Inaczej, czy Artur Boruc jako ten bardzo doświadczony zawodnik dzisiaj dał wam takie właściwe wsparcie z tyłu? No jak było widać na boisku, wyjął dwie lub trzy takie stuprocentowe sytuacje, gdzie zawodnicy Slavii wychodzili sam na sam. Na pewno nam bardzo, bardzo pomógł w tym, ale też w wcześniejszych meczach pokazał, że ma ogromne doświadczenie i wielką klasę bramkarską, więc trzeba podziękować mu ogólnie za te wszystkie jego występy w Legii. Pomógł nam w tym meczu, my sobie wszyscy razem pomogliśmy i razem możemy świętować. To byście mogli świętować jeszcze tej jesieni 6 razy przynajmniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Josue, so we need some emotions from you. Potrzebujemy our ciebie host of the trochę studio emocji, Josue. What do you feel at this moment? Co czujesz? Wow, I feel proud. Czuję like dumę. All the players, tak jak all the wszyscy fans, zawodnicy. All the club. Tak jak wszyscy kibice, cały klub czuje dumę. Time. Was hard work, but in the end everything going like to była we ciężka want, praca. And, we are back in Europe. This is the most important. Ale na us. Koniec liczy się to, że wracamy do Europy. Wydawałoby się, że będzie łatwo po tej czerwonej kartce. Very good team. Tak, Slavia to wymagająca drużyna. Hard to play against them. They are intense. Ciężko team. Się grało przeciwko nim. Very quality players. Mają zawodników wysokiej jakości. We won the game. This is what, ale na koniec liczy się to, it. Tak jak powiedziałem, and, że wygraliśmy spotkanie. We go back to group stage of Europa League and we are happy for i wracamy that. Do okay, fazy and, grupowej. Expectations about the Europa League group phase, maybe a jakie są twoje oczekiwania wobec tej fazy grupowej Ligi Europy? For us doesn't matter. To nie ma znaczenia dla nas w tej chwili. The most important we did it. Najważniejsze, now że zrobiliśmy Europa. To. The fans will enjoy. We will enjoy to play in Europa. Bardzo się cieszą z tego naszego sukcesu, my też. Okay, and some words, as you said, the fans. This is kibice, important for you and tak for the powiedziałeś. To some moment words dla about was i dla kibiców. Atmosphere today here on Łazienkowska Street. Did you feel something like this before or not? Poczułeś coś specjalnego dzisiaj? Like all the games here, when we play here at home, it's amazing to play. Tak zawsze gra fans. Się tu znakomicie przy swoich kibicach. They support us. Bardzo nas wspierali. To nie było łatwe, bo przecież to my pierwsi straciliśmy bramkę. Congratulations and celebrate with the team. Gratulacje i świętuj z drużyną.